Język starolechicki albo salakiti języka. W historii każdego kanału, który aspiruje do miana kanału popularno-naukowego, tak jak ja na przykład, przychodzi taki moment, że musicie się zająć w zasadzie początkiem swojej dziedziny, w związku z czym ja dzisiaj stwierdziłem, że no w czwartym odcinku, czyli w miarę na początku tej serii, w czwartym odcinku Językopedii zajmiemy się językiem, który jest wymarły, którym ludzie nie posługują się już od setek lat, ale którego wkład w językoznawstwo, wkład w to, jak dzisiaj wyglądają języki współczesne, języki, które znamy, jest ogromny i jest nieoceniony. Język ten został zapomniany przez wiele dziesiątek lat. Na szczęście w ostatnich latach przeżywa bardzo duży renesans. Mowa oczywiście o języku starolechickim. Język starolechicki należy oczywiście do grupy języków zachodniosłowiańskich, tak jak język polski, czeski czy słowacki. Ma jednak bardzo duży wpływ i czasami nawet zalicza się go jako taki język matkę dla języków zachodniosłowiańskich i wschodniosłowiańskich, ze względu na to, że Imperium Lechickie, jak wiemy, rozciągało się aż po góry Ural, na dzisiejszą Rosję, a także na Azję Środkową. Język lechicki był szeroko używany przez setki bądź nawet tysiące lat, może ponad tysiąc, na terenach bardzo rozległych, od dzisiejszej Łaby aż po właśnie wspomniane wcześniej góry Ural, gdzieś tam po Azję Środkową, po Dolinę Fergany. Niestety w Polsce został wyparty mniej więcej w X wieku, pod koniec X wieku, wraz z przyjściem katolickich misjonarzy, którzy zaczęli narzucać ludziom język sztuczny, taki na bazie języka lechickiego, ale z łacińskiego terminologią, znany dzisiaj nam bardzo dobrze jako język polski. Na terenach dzisiejszego Kazachstanu znaleziono dokumenty spisane jeszcze w języku starolechickim. Głównie były to jakieś podania, baśnie, takie lokalne, ludowe, z XIII wieku naszej ery. Język starolechicki prawdopodobnie wyodrębnił się około XIII wieku, przed naszą erą. I tutaj mamy wiele dyskusji na ten temat, ponieważ wyodrębnił się on mniej więcej w tym samym czasie, co język praindoeuropejski. Dokumenty najstarsze obydwu języków były znalezione w dzisiejszej tak zwanej Dolinie Fergany, na granicy Uzbekistanu, Kirgistanu i Tadżykistanu. W związku z czym wielu naukowców spiera się, czy tak naprawdę języki słowiańskie i inne języki europejskie możemy zaliczać do języków indoeuropejskich, czy może jednak powinniśmy zaliczać je wszystkie do języków pralechickich czy starolechickich. Stało się to wszystko dlatego, że mniej więcej w tym okresie, XIII-XII wieku przed naszą erą, Lechici poszli z Fergany gdzieś tam na zachód, tak, przez dzisiejszą Rosję do Europy, a Indianie z językiem praindoeuropejskim poszli na wschód, czyli na tereny dzisiejszej Indii, Iranu, gdzieś tam Pakistanu. W związku z czym język starolechicki rozwijał się nieco inaczej od praindoeuropejskiego. Nadal są one bardzo podobne. Wiele konstrukcji jest takich samych. Gdzieś tam, wiadomo, fonologia zmieniała się przez lata, przez setki lat. I język lechicki mniej więcej w VII wieku, czyli już u schyłku Imperium Lechitów, po pokonaniu Imperium Rzymskiego, w VII wieku zaczął zanikać przez to, że na tereny Imperium zaczęły zbiegać ludy syberyjskie narzucające swoje języki, ale bardzo często te ich języki należące często do grup turkijskich bądź uralskich, brały terminologię, brały konstrukcję właśnie z języka lechickiego. Tak jak wcześniej wspomniałem, język lechicki około X wieku, w drugiej połowie X wieku, został niemal całkowicie wyparty i został gdzieś tam tylko w górach dzisiejszej Azji Środkowej. Język starolechicki, z racji tego, że był wczesnym językiem, zawierał bardzo dużo fonemów, bardzo dużo dźwięków istniało w tym języku. Z czasem, wraz też z upadkiem kultury języka, do języków europejskich przeszły te najbardziej pożądane, te najbardziej potrzebne dźwięki, w związku z czym w polskim mamy teraz nieco ponad, no prawie 30 dźwięków. W języku lechickim było ich około 40
48-52, w zależności od tego, jak ludzie interpretują podania z tamtych czasów. Co ciekawe, język lechicki posiadał wszystkie, najwięcej posiadał samogłosek nosowych. Oprócz znanych nam dobrze on i ę, była też au, u, iu czy ń. Ponadto w języku starolechickim istniał bardzo szeroko rozwinięty system dyftongów. Od takich podstawowych jak a, e, o, i o, do tak zaawansowanych, które nawet możemy nazywać tryftongami, jak i czy a, e, o. Wiele było tych dźwięków, które już dzisiaj w żadnych językach w zasadzie nie brzmiałyby naturalne, wtedy były jak najbardziej normalne. Poza tym język starolechicki miał bardzo dużo dźwięków gardłowych. Przykładem takim najbardziej rozpowszechnionym dzisiaj na świecie jest dźwięk k, który z języka starolechickiego przeszedł do takich języków jak gruziński, arabski czy nawet grenlandzki. Lechici posługiwali się czymś w rodzaju pisma runowego. W zasadzie było to coś pomiędzy pismem runowym a alfabetem i miał on bardzo duży wpływ na dzisiejsze alfabety, na łaciński, na grecki, na cyrylicę, a także na używane w tamtym okresie runy przez ludy madziarskie, przez ludy tureckie czy ludy celtyckie. Język lechicki tradycyjnie był zapisywany właśnie tymi runami, aczkolwiek wraz z jakby rozwojem granicy Imperium Rzymskiego, wraz z tym, gdy Rzymianie przyszli złożyć hołd królowi Lechii, zaczęto również język lechicki zapisywać pismem łacińskim, po to, żeby prości Rzymianie mogli zrozumieć to, co się do nich mówi, to, co się im każe robić. Leksyka języka starolechickiego była bardzo bogata. Często słowa miały nawet po 5-6 określeń, w zależności od swojego stanu, od prawdopodobieństwa znajdowania się w danym miejscu i wielu innych czynników, na których się nie będziemy dzisiaj skupiać. W związku z tym faktem etymologicznie jakby język starolechicki jest obecny dzisiaj niemalże na całym świecie. Na przykład w języku cebulano, używanym na Filipinach, słowo kiriowo, czyli krowa po naszemu, wywodzi się właśnie ze starolechickiego chorawa. Grenlandzkie jabłko, czyli iipili, pochodzi z starolechickiego ipliky, które oznaczało właśnie jabłko w naszym. Oczywiście nie wspominam tutaj o etymologicznych zależnościach między starolechickim a dzisiejszymi językami indoeuropejskimi, ponieważ one no, są ogromne. 90% słownictwa ze względu na to, że starolechicki miał po 5-6 określeń na każdą rzecz. No jakby w każdym języku znajdziemy od 70% w albańskim do 98% wspólnej jakby etymologicznego pochodzenia słów w języku polskim. Język lechicki wyróżniał się dwoma rodzajami gramatyki. Gramatyka uproszczona została później wzięta przez Rzymian i na jej bazie stworzono język łaciński. To była jakby wiadomo uproszczona gramatyka, która była możliwa do rozpowszechnienia na wszystkie ludy imperium. I oczywiście była jeszcze gramatyka prawdziwa, z której korzystały elity Imperium Lechickiego, najbardziej wykształceni ludzie w tym imperium. Nie będziemy dzisiaj wchodzić w struktury, ponieważ zajęłoby nam to prawdopodobnie kilka dni, ale na przykład taka ciekawostka, były trzy czasy teraźniejsze i w zależności od tego, jak bardzo prawdopodobna była dana czynność wykonywana przez daną osobę, używano do tego innego czasu. I tak na przykład, jeśli stolarz robił krzesło, już zaraz wam przeczytam, było to drewgnalo kerset zrobiś. Czyli jakby człowiek, który jest do tego powołany, mamy tutaj sufiks si i też przedmiot jest z sufiksem dzy, czyli wiadomo, że wykona tę pracę dobrze. Jeśli to samo wykonywał na przykład powiedzmy kowal, czyli również człowiek przyzwyczajony do pracy fizycznej, który ewentualnie w zastępstwie mógł za stolarza zrobić to krzesło, mówiło się, że agniukr kersedul rabouć. Czyli do słowa krzesło, czyli kersed, dodajemy sufiks uj i do robić, wykonywać dodajemy sufiks ućć. Tak? A natomiast jeśli to samo zrobił jakiś zwykły chłop przez przypadek, tak? Człowiek, który zupełnie nie powinien się brać za robienie krzesła czy stołu, w tym przypadku akurat krzesła, wtedy brzmiało to chawno kerseci razej ź. Sufiks
ci i sufix zi do czasownika, no oznacza, że ta rzecz była wykonana bardzo słabo. Język starolechicki wywarł bardzo duży wpływ na większość języków dzisiaj funkcjonujących, nie tylko tych zaliczanych do grupy indoeuropejskiej. Na przykład taki język grenlandzki ma około 15% starolechickiego słownictwa. W polskim jest to 98%, w innych językach europejskich 80-90%. To zależy już od języka. Jeśli chodzi o gramatykę, no to tak jak mówiłem, była ta wersja uproszczona i raczej ta się przyjęła wśród prostych ludów europejskich. Dobra, koniec tej farsy. Mam nadzieję, że Wam się podobał żarcik z okazji Prima Aprilis. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Myślę, że było całkiem fajnie i że temat wybrałem całkiem spoko. Oczywiście film ma charakter parodyczny i to jest totalnie rzecz, nie nabijam się tutaj z niczego. To jest filmik z okazji Prima Aprilis. Miałem Was zrobić w konia. Mam nadzieję, że udało Wam się rozszyfrować w miarę szybko, że gadam jakieś głupoty. W każdym razie, jeśli Wam się podobało, dawajcie lajeczki w górę. Oczywiście zasubskrybujcie ten kanał, jeśli Wam się podobało, jeśli chcecie więcej, tym razem już poważnych materiałów językowych. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu to, czego byście oczekiwali od kolejnych jakby filmów z serii Językopedia, a także innych materiałów językowych, które mam nadzieję niedługo uda mi się znowu potworzyć. Niedługo pojawi się jeden ważny filmik. Zapraszam w związku z tym również na Instagrama, na którym będzie się troszkę działo. Prawdopodobnie gdzieś tam za 5-6 dni, może za tydzień. I wszystkie linki macie w opisie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście po starolechicku. Żegnam się z Wami. Servus. Dobranoc. Dobranoc wszystkim.